Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na takim szczególnie dziwnym koncercie, który się odbywa całkowicie online. Wraz z Moniką Garbin-Prindl wykonujemy dwie sonaty Beethovena. Beethovena, którego 250. rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. I z racji tego, że pandemia przeszkodziła w większości wydarzeń, które miały się odbyć w tym roku, i to wielkie świętowanie właściwie nie nastąpiło, i wymyśliłam już jakiś czas temu, że bardzo, bardzo chciałabym zagrać komplet sonat Beethovena. I wnioskowałam o wsparcie takiego pomysłu w mieście Kraków. Otrzymałam stypendium z programu Kultura Odporna. I w ramach tego stypendium dzisiaj gramy koncert w Willi Decjusza w Krakowie z dwiema sonatami. Zaczęłam od tych, które są moje ulubione. Ale chciałabym troszkę opowiedzieć o tych sonatach, bo one powstały w dwóch zupełnie różnych momentach życia Beethovena, ale jednak coś je łączy. Chciałabym przenieść Państwa teraz do roku 1802, bo Beethoven miał wtedy 32 lata, czyli dokładnie tyle samo, co i ja teraz. Od kilku lat ma już problemy ze słuchem, szuka spokoju i ciszy. Wciąż ma nadzieję, że choroba nie będzie się pogłębiać. Ale gdybyśmy wrócili na chwilę jeszcze 10 lat wcześniej, to właśnie wtedy Beethoven wyjeżdża na stałe z rodzinnego Bonn do Wiednia, by uczyć się u Józefa Haydna. Szybko jednak orientuje się, że ten już przynależy do dawnego pokolenia i innej epoki i nie udaje mi się porozumieć. Kontynuuje więc studia muzyczne u Antonia Saliego, a w 1795 roku zaczyna występować publicznie w Wiedniu. Niedługo później drukiem okazuje się jego opus pierwszy, czyli trzy pierwsze tria fortepianowe. Beethoven szybko zaczyna być rozpoznawalny w Wiedniu. Bywa w salonach książąt, hrabiów, baronów i innych znakomitych osobistości. Publiczność wiedeńska zaczyna rozumieć, że ma do czynienia z jednym z największych pianistów w historii. Beethoven słynie też z niebywałej wprost zdolności do improwizacji. Wstacza liczne boje w popularnych wówczas improwizatorskich pojedynkach. Po jednym z nich zwyciężony pianista miał podobno powiedzieć: ależ to nie człowiek, to jakiś szatan. Tymczasem od połowy lat 90. Beethoven zaczyna obserwować u siebie postępujące problemy ze słuchem. Właśnie w 1802 roku zaczęły się one już naprawdę pogłębiać. Beethoven więc za namową swojego lekarza Johanna Schmidta wyjechał na półroczne wakacje do Heiligenstadt. W tej chwili to jest dzielnica Wiednia, ale wówczas to już były takie miejsca oddalone od miasta. Lekarz miał nadzieję, że kąpiele w wodach mineralnych i cisza panująca wokół złagodzą szumy w uszach i postępującą głuchotę. Początkowo wydawało się, że istotnie kompozytor odzyskał siłę, spokój i inspirację twórczą. Ukończył drugą symfonię, naszkicował wszystkie trzy sonaty z opusu 30, w tym właśnie jedną A-dur, którą dzisiaj gramy, i rozpoczął pracę nad sonatami fortepianowymi z opusu 31. Niestety wkrótce stało się jasne, że słuch nie tylko nie wrócił, ale i znowu uległ pogorszeniu. I to był cios. Beethoven już wiedział, że nie ma dla niego nadziei. To właśnie wtedy napisał list do swych braci, Karla i Johanna, który miał zostać odpieczętowany po jego śmierci. List ten dzisiaj znamy jako testament heiligensztacki. Znajdują się w nim tak dramatyczne zdania, jak na przykład: czułem się upokorzony, jeżeli ktoś stojący obok mnie dosłyszał z oddali dźwięk fletu, a ja nie słyszałem nic. Takie rzeczy przyprawiają mnie niemal o rozpacz. I już chciałam położyć kres w swoim życiu. Jedyna rzecz, która mnie powstrzymywała, to moja sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować. Sonata A-dur, opus 30 numer 1, to utwór, który powstał właśnie w tym lepszym dla kompozytora czasie. Czuć w niej spokój, delikatność, czułość. Nie bez powodu zestawiamy się z dużo późniejszą opusem 96. Obydwa te dzieła łączy taki szczególny, transcendentny charakter, a także liryzm, subtelność i głębia. Dzieło to
składa się z trzech części: Allegro, Adagio molto espressivo i Allegretto con variazioni. Pierwsza część oparta jest na motywie, który wcale nie przypomina na przykład takiego łatwo wpadającego motywu, tematu z poprzedniej sonaty wiosennej. A nawet drugi temat, taki bardziej śpiewny i kołyszący, nie ma w sobie podobnej łatwości czy lekkości. Cała część jest jednak łagodna i można powiedzieć, że kojąca. Wsłuchując się w nią, można zauważyć wiele wpisanych w partyturę znaków zapytania, wahań. Na samym końcu części partii skrzypiec pojawia się taki początkowy motyw, ale melodia zamiast iść w dół, nieoczekiwanie pchnie się w górę i kończy flażoletem. Daje to wrażenie takiego zdmuchnięcia. Środkowa część sonaty to jest jeden z moich ulubionych utworów w ogóle w całej literaturze na skrzypce i fortepian. Jest w niej zarówno łagodność, czułość, jak i smutek, żal, a nawet ból, ale podany w bardzo introwertyczny sposób. Przez całą część w obydwu instrumentach przeplata się motyw, który kojarzyć się może z biciem serca. Ostatnia część to temat z wariacjami, forma, która będzie chyba jedną z najczęściej wykorzystywanych przez Beethovena. Można wspomnieć choćby o trzeciej symfonii Eroice, którą ukończy w 1804 roku. W moim poczuciu temat tej części niejako anonsuje pojawienie się Franciszka Schuberta. Wariacje są z pewnością bardziej wymagające technicznie dla fortepianu, ale każda z nich otwiera zupełnie inne drzwi. Zmieniają się nastroje, temat ewoluuje i też charakterystycznie rozpada się, kawałkuje. Finał utrzymany jest w szybszym tempie, ale niemal do samego końca można odnieść poczucie trzymania się na uwięzi. Ostateczny wybuch pojawia się właściwie dopiero w kilku końcowych taktach. Co ciekawe, pierwotnie Beethoven umieścił jako finał zupełnie inną część. Bardzo wirtuozowskie i efektowne rondo, które później pojawiło się w słynnej sonacie kreutzerowskiej. Dziś wydaje mi się, że zupełnie nie pasuje on do tego lirycznego i refleksyjnego charakteru szóstej sonaty i możliwe, że Beethoven też doszedł do takiego wniosku. W 1809 roku Beethoven zaznał pewnej stabilizacji życiowej. Cieszył się powszechnym szacunkiem, zdobył sławę i nawiązał nowe i interesujące znajomości. Trzech bogatych arystokratów, arcyksiąże Rudolf, książę Lobkowicz i książę Kiński, postanowili wspólnie, że będą wypłacać mu swego rodzaju roczną pensję i w ten sposób zatrzymają go w Wiedniu. Wyglądało to niemal na wymarzoną sytuację. Niestety, dobra pasa trwała krótko. Po inwazji francuskiej armii na Wiedeń, bogaci patroni nie byli w stanie już dalej utrzymywać Beethovena. Książę Kiński poza tym uległ wypadkowi w 1811 roku, spadł z konia i wskutek tego wypadku zmarł. Lobkowicz zaś zbankrutował. Po napaści Francji Austria borykała się ponadto z potężną inflacją, którą najbardziej odczuli właśnie arystokraci. Beethoven znowu się podłamał. Był biedny, naprawdę biedny i chodził w obdartych ubraniach. Sprawia wrażenie, że nie przywiązuje wagi do niczego. Jego jedyne dochody stanowiły sporadyczne wsparcie ze strony arcyksięcia Rudolfa oraz wpływy z wydawnictwa Breithaupt von Hertel. Sonata nr 10, opus 96, czyli ostatnia sonata, jaką Beethoven napisał na skrzypce i fortepian, skomponowana została w 1812 roku. Poprzedni opus kompozytora to kwartet smyczkowy F-moll, Serioza, a następny to trio arcyksiążęce. Możemy więc śmiało stwierdzić, że są to z pewnością takie trzy absolutne arcydzieła, jedno po drugim. A dziesiąta sonata to w ogóle szczególne dzieło, przynajmniej w moim przekonaniu, w całej literaturze na skrzypce i fortepian. Jest zdecydowanie jednym z najgłębszych, a nawet powiedziałabym filozoficznych utworów przeznaczonych właśnie na ten zestaw instrumentów. Jest w niej liryzm, tęsknota, ale też umiar, spokój, szczęście. Jak bardzo odległa jest od swojej poprzedniczki, czyli dziewiątej sonaty kreutzerowskiej. Dzieli je nie tylko 9 lat, ale też przede wszystkim pochodzą jakby z dwóch kompletnie różnych światów. Tamta to jest ogień, walka, bunt, energia, wirtuozeria. A ta to liryzm, delikatność, refleksja, nieomal impresjonistyczne malowanie dźwiękiem.
Wielu muzykologów zauważa inspirację słynną Nieśmiertelną Ukochaną, czyli tajemniczą adresatką jednych z najpiękniejszych listów miłosnych w historii. Beethoven pisał do niej: mój aniele, moje wszystko, moje ja. Twoja miłość uczyniła mnie najszczęśliwszym i jednocześnie najnieszczęśliwszym. Bywają chwile, w których dochodzę do przekonania, że mowa jest jeszcze niczym. Bądź wesołą i pozostań mu wiernym, jedynym skarbem, tym wszystkim, jako ja jestem twój. Wszystko inne, co dla nas być musi, co będzie, muszą zesłać bogowie. Sonata dedykowana arcyksięciu Rudolfowi została wykonana po raz pierwszy przez niego właśnie, uczył się u Beethovena, i skrzypka Piera Rodego 29 grudnia 1812 roku. Utwór składa się z czterech części: Allegro Moderato, Adagio Espressivo, Scherzo Allegro Trio i Poco Allegretto. Pierwszą część otwiera nietypowy motyw z delikatnym trylem. Trudno uznać to za temat, raczej w formie pewnej impresji, a przede wszystkim dialogu z fortepianem. Dwa głosy mówią na zmianę, a w końcu łączą się we wspólnym motywie ósemkowym. Druga część zaczyna się chorołowym tematem w fortepianie. Kiedy dołączają do niego skrzypce, muzyka staje się czymś na kształt miłosnego wyznania. Część ta łączy się attacca ze skercem, którego charakter pomimo niemal nieustannego użycia sforzato nie jest ani ostry, ani brutalny, ani bohaterski. Trio ma w sobie z kolei pewną pastoralność, sielskość, łagodność. Część kończy się dominantą, to jest też niespodziewane, dlaczego się kończy część dominantą, która rozwiązuje się dopiero w pierwszym akordzie Allegretto, który utrzymany jest w formie tematu z wariacjami. Koda, choć wykonawczo stanowi wyzwanie, znowu nie ma raczej epatować wirtuozerią. Nawet przed imponującą końcówką pojawia się jeszcze jeden dialog, jeszcze jedno takie intymne przekomarzanie się. A pomiędzy tymi dwoma wielkimi dziełami zagramy utwór, taką można powiedzieć niespodziankę, który powstał w 1974 roku, ale wydaje mi się, że znakomicie rezonuje z Beethovenem. Jest pastiszem, wykrzywieniem, a struktura tematu ronda, co i już rozpada się, kawałkuje, oscyluje pomiędzy skrajnościami. I czy to nie przypomina właśnie stylu Beethovena? Autor tego utworu, znany niemiecko-radziecki kompozytor Alfred Schnittke, słynął z tego rodzaju nawiązań. Komponował między innymi koncerty Grossi, fugi, pasakalie, często stosował cytaty, autocytaty, aluzje do dzieł Bacha, Vivaldiego, Mozarta, no i właśnie Beethovena. Ten krótki utwór, czyli Congratulation Rondo, powstał z okazji 50. urodzin Rostisława Dubińskiego, skrzypka i założyciela legendarnego kwartetu Borodina. Mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo posłuchają tego koncertu i do zobaczenia, oby na żywo, jak najszybciej. Thank you.
Mm-hmm.